Dobra. Dobrze, witam serdecznie Państwa na stronie uroczystości oddania do użytku Gildii Zewnętrznej przy Gdańskim Centrum Kultury i wpada pewnie parę wstępu powiedzieć. Wszyscy korzystają z obiektu Gdańskiego Centrum Kultury, więc wiedzą, że wnętrze było dostosowane dla osób niepełnosprawnych czy z dysfunkcjami ruchu, bo i podjazdy. Niestety samo dostanie się do budynku było problemem, bo nawet informacja, która znajduje się przy wejściu, że osoby niepełnosprawne prosimy o kontakt w kasie, bo mamy skodołas i można wjechać, tylko jak wszyscy wiedzą, nawet do kasy nie można się dostać na wózku albo osoby mające problem ze schodki. Stąd potrzeba i decyzja o tym, żeby wybudować windę w Gdańskim Centrum Kultury. Projekt powstał w 2015 roku, wtedy też zostało uzyskane pozwolenie na budowę. Niestety cały czas były starania o to, żeby pozyskać środki zewnętrzne i udało nam się to w tym roku. Na wniosek złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy dotację w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury w kwocie 130 tysięcy. Natomiast jak sobie Państwo popatrzą, było to zdecydowanie za mało, stąd wsparcie miasta Grajewo i samorządu miasta Grajewo, dotację celowo w kwocie 239 tysięcy i udało się zrealizować windę. I w tym miejscu chciałbym podziękować władzom samorządowym miasta Grajewa za to, że dostrzegły taką potrzebę i wsparły Grajewski Centrum Kultury w realizacji tego projektu, ale też chciałbym podziękować pani Ani Chojnowskiej, pełniącej obowiązki kierownika działu administracyjno-gospodarczego za to, że tą procedurę tutaj przeprowadziła i możemy się dzisiaj spotkać. Panie Agnieszce Wilkiewicz, księgowej, za rozliczenia, które jeszcze ją czekają i środków, które otrzymaliśmy, ale też głównemu wykonawcy firma Novigo, technika dźwigowa, pan Łukasz Żach, tutaj jest pan Łukasz Żach, więc dziękujemy bardzo, że w tak krótkim terminie udało się tę inwestycję zrealizować. Podwykonawcą części budowlanej były usługi ogólnobudowane, fasady, pan Dariusz Lidwiecki, a nadzór inwestorski pełnił pan Krzysztof Jabłoński, który też gdzieś tutaj jest. Również dziękujemy serdecznie. Szanowni Państwo, niektórzy powiedzą luksus. Nie, winda nie jest luksusem w dzisiejszych czasach, szczególnie w takich obiektach jak centra kultury. To jest po prostu standard, który powinien być, bo przede wszystkim umożliwi nam podniesienie, jakości oferty skierowanej szczególnie do osób niepełnosprawnych, bądź z dysfunkcjami ruchu, do osób starszych, ale też podniesie dostępność do tego, co realizujemy. A jak wszyscy Państwo wiedzą, współpracujemy i ze Zespołem Szkół Specjalnych, i z warsztatami terapii zajęciowej, i z Domem Pomocy Społecznej. Mamy tutaj wydarzenia, w których biorą udział osoby niepełnosprawne i na pewno będzie to duże ułatwienie, szczególnie dla nich. A też, jak Państwo zobaczą, za chwilę winda jest dość spora, więc też będzie ułatwienie dla tych, którzy przyjeżdżają ze swoimi spektaklami i tak dalej i mają potrzebę wniesienia sprzętu. To jednak to są dwa piętra, gdzie czasem trzeba to wnieść. Tak więc nie przedłużając, cieszę się, że udało się inwestycje doprowadzić do końca i mam nadzieję, że będzie służyć nam wszystkim, szczególnie osobom niepełnosprawnym przez długie, długie lata. Za chwilę poproszę o przyjęcie wstęgi pana burmistrza, tego głównego reprezentanta władz miejskich. I z mojej strony tyle. Szanowni Państwo, jest zimno i to nie o to chodzi, żebyśmy chwalili się tym, co zrobiliśmy, bo nie taki był cel. Ja przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować wykonawcom tej inwestycji, bo powierzcie Państwo, z dobrymi wykonawcami jest teraz coraz gorzej, a to jest jedna chyba z ostatnich nielicznych inwestycji, która skończyła nam się w terminie. Ale to tak jakby pierwsze podziękowanie. Kolejne składam przede wszystkim Radzie Miasta, a w Radzie Miasta szczególnie jednej osobie, Ryszardowi Chwilińskiemu, który od samego początku o tę windę zabiegał i który musiał przekonać wszystkich radnych i mnie również do tego, że taka potrzeba jest w Gdańskim Centrum Kultury. Ta winda jest niezbędna. Oczywiście dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie około 130 tysięcy. Nasze prawie dwukrotnie większe, ale oczywiście ogromna potrzeba.
potrzeba, bo nieraz wszyscy uczestniczymy w różnego rodzaju uroczystościach, gdzie te osoby niepełnosprawne są. I przed nami różne pewnie też niepełnosprawności za chwilę będą, bo ja już jestem w takim wieku, że jakaś niepełnosprawność może się pojawić. I wtedy łatwiej byłoby tą winą wjechać na seans i na coś ciekawego, co się dzieje w domu kultury, a zabrać ze sobą też niepełnosprawnego kolegę. Nie wiem, nikomu nie życzę, ale to jest rzecz dla tej instytucji bardzo ważna. Czyli wykonawca, Rada Miasta, no i panie dyrektorze, trzecie podziękowanie do pana dyrektora, który te inwestycje wziął na swoje barki. I ja dzisiaj mam święty spokój, bo z panią skarbnik przybijemy piątkę, udało się rozliczyć dofinansowanie inwestycji. Bardzo dziękuję i żeby ta winda wszystkim potrzebującym dobrze służyła. Zapraszam pana burmistrza do przyjęcia stoi. Na pamiątkę. I zapraszamy na górę, bo warsztaty terapii zajęciowej przygotowały krótką część artystyczną. Później będzie też przerwa na kawę, herbatę i film z audiodeskrypcją, bo jest taka możliwość u nas w kinie. Tak więc ci, którzy mają więcej czasu w ramach swoich obowiązków przedświątecznych, to zapraszam do skorzystania z tej oferty. No i zapraszam. Proszę bardzo. Dojedziemy. Kuchnia jest dość duża. Tak? Panie, proszę bardzo. To masz tu. Jeszcze na pierwszy. 3600, czyli 20 osób jest, nie? 21 osób. Tak? Jest spora. Spora jest naprawdę. Ania, czy ty jest? Spokój jest zimniej. Niech jadą. Trzeba zadzwonić, mamy w kasie kina i tutaj w tym pierwszym pomieszczeniu jest kiedy... A później już z góry na to można wezwać. Weź wykonawca z nami jedzie, możemy być spokojni. Natomiast... Czyli jakby z zewnątrz bez dzwonienia nie da się dostać. Nie mogę spóźnić się, nie mogę spóźnić się.
szczęka cierpliwie, pewne serce tak płochliwe. Zobacz, ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Święty czas, to radosny czas. Zobacz, ile serca jest w nas, gdy w kręgu świątecznym wirują dziś nasze nadzieje na nowe dni. Zachował nam ile wiel, krótko tak pozwoli sobą cieszyć się. Czy zazdrosny wygląd, czy też zły, za ten czas, kiedy przy mnie byłaś ty. Tutaj jest Emilka, Kasia i Paweł. Instrumenty perkusyjne, jak widzicie. No i nasi wspaniali wokaliści to jest Krzyś, tak? I Karol. Podobało się wam? Jeszcze głośniej. Podobało się? To jest wasze ulubione świąteczne piosenki były. Dziękuję, dziękuję. Ja również bardzo serdecznie chciałbym podziękować zespołowi takimi skromnymi ukłonikami przedświątecznymi za to, że zaszczycili tymi pięknymi piosenkami dzisiaj naszą uroczystość. Tak więc to rozdam. Ale zanim doznam, jak już jestem przy mikrofonie, to dziękuję Państwu. Zapraszam na kawę, herbatę, krótka przerwa techniczna, a później tych, którzy jeszcze będą mieli czas do pozostania, bo puścimy film Imagine w audiodeskrypcji. Tak więc jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję. Artystom szczególnie. Dobrze, dziękuję Panu. Jutro. Pracownik przyjedzie. Super.